Scenariusz przedstawienia opracował nasz kolega Maciek Domagalski. Występowali uczniowie klas licealnych i gimnazjalnych. Wspaniałe aranżacje kolęd i pastorałek usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierownictwem pani Aleksandry Białk. Przepiękne stroje, które z pewnością wszystkich zachwyciły, wypożyczyła nam pani Elżbieta Gradolewska, a koordynatorem całego przedstawienia była pani Jolanta Mroczkowska. Serdecznie dziękujemy. Bzdura! Ani myślę w to uwierzyć! Nie znam go. Przecież to duch Marleya. Co ty tutaj robisz? Czego chcesz ode mnie? Chcę wiele. Kim jesteś? Spytaj mnie raczej, kim byłem. Kimże więc byłeś? W życiu? Twoim wspólnikiem. Wszedłem cię ostrzec. Nie popełniaj moich błędów w swoim życiu. Spętany jesteś łańcuchem. Powiedz, dlaczego? Muszę wlec za sobą łańcuch, który ukułem za życie. Ani się nie obejrzysz, a będziesz pokutować jak ja. Wszedłem tu do ciebie dzisiejszego wieczora, aby cię powiadomić, że nie przypadła jeszcze do ciebie nadzieja. Iż możesz jeszcze uniknąć mego losu. Byłeś mi zawsze dobrym przyjacielem. Dzięki. Odwiedzą cię kolejne trzy zjawy. Dużo jeszcze zobaczysz. Kim jesteś? Jestem duchem wigilijnej przeszłości. Bardzo dawnej przeszłości? Niedawnej, twojej. Co cię tutaj więc prowadzą? Przybyłem, aby nawrócić cię ze złej drogi. Obejrzyjmy teraz wigilię. Popatrzcie na tego smutnego, samotnego chłopca. Wszyscy koledzy rozjechali się do domów na święta. Tylko on został. Płacze. Co znaczyły te święta kiedyś? Czy był wtedy szczęśliwy? Ukochana siostra zabiera brata do domu. Ubłagała ojca, by wyraził na jego obecność zgodę. Ale czy Scrooge był szczęśliwy? Nie. Dokładnie, nie pokażę już nic więcej. Cieszę się z mych niepowodzeń. Zabierz mnie stąd. Thank you.
Dzisiejszej nocy pragniesz mnie czegoś nauczyć, pozwól, abym z tej nauki wyciągnął jak najwięcej korzyści. Dotknij mej szaty. Mamo, tata nie ma. A jak się sprawował nasz maleńczy Dim? Zerowo, kochany chłopiec. Siadajmy do kolacji. Wesołych świąt wszystkim życzę. Niech nam Bóg błogosławi. Thank you.
przeżył? Widzę opustoszałe krzesło chłopca. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego obrazu, dziecko umrze. Nie, nie pozwolę na to. Zdrowie pana Scrooge'a. Przecież to Sknera. Kochanie, nie zapominaj, że ma być Boże Narodzenie. No dobrze, piję jego zdrowie. Dlaczego jestem sam? Ciągle sam! Daj mi szansę, ale zmasz ten napis na kirze.
Chodź, szybko. Masz tutaj pieniążki. Leć szybko tam na rogu do sklepu po indyka dla mojego pracownika Boba, ale też sobie coś kup na zagrychę. O! Witam drogiego pana. Jak powiadła się wczoraj sza zbiórka funduszy? Słabo. Ludzie nie mają pieniędzy, a ubogich coraz więcej. Wie pan, chciałbym ofiarować panu? Ależ proszę pana, to przecież ogromna suma. A proszę połowę przeznaczyć na operację mężczyzną. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpione, dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość, maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość, maleńka miłość zbawi świat, maleńko miłość chronmy z lękiem, dziś cała ziemia i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Czy mnie oczy nie mylą? Witamy cię, wuju. Zapraszamy do stołu. Życzymy ci, wujku, wesołych świąt. Miło mi bardzo, że mogę te święta Bożego Narodzenia spędzić z wami rodzinnie. Życzę wam wszystkim tutaj zebranym wesołych świąt. Cicha noc.
adorację kolęd i pastorałek usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierownictwem pani Aleksandry Biał. Przepiękne stroje, które z pewnością wszystkich zachwyciły, wypożyczyła nam pani Elżbieta Gradolewska, a koordynatorem całego przedstawienia była pani Jolanta Mroczkowska. Serdecznie dziękujemy. Życzymy wam cudownych chwil w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Niech ten wspaniały, magiczny czas świąt upłynie w radosnej atmosferze miłości. Niech będzie pełen śmiechu i wzruszeń oraz niespodzianek. Życzymy czerpania dziecięcej radości z oczekiwania na pierwszą gwiazdkę, na wigilijne potrawy i odwiedziny świętego Mikołaja. Z całego serca życzymy wam, aby tegoroczne święta zapisały się w waszej pamięci jako najpiękniejsze chwile 2014 roku. Dziękujemy.